Mam dla Ciebie prezent. Raczej taki nie prezent, musimy coś uczcić, nie? Bo no, kończysz tyle samo lat, co ja, nie? Musimy sobie... Zaraz, poczekaj, zaraz wracam. Dobra, mam zamknąć oczy? Tak. Dzień dobry, Natalio. Cześć. Ponad 3 lata minęło od czasu, kiedy zaprosiłem Cię pierwszy raz. Byłem strasznie denfy podczas tamtego wywiadu, ale muszę Ci powiedzieć, że wywiad z Tobą ma prawie 1 000 000 wyświetleń i jest czwartym co do popularności wywiadów na moim kanale z 210, z 212. Wow, super. No więc z tego czyli powodu... Musiał być fajny. Tak. Czyli musiał być fajny. Z tego powodu jesteś tu drugi raz. Z tego powodu też, że jest euro, a Ty się tak kojarzysz z euro, a trzeciego powodu jest taki, że jesteś cudowna, śliczna i chciałem dowiedzieć się, co u Ciebie nowego. Co u mnie nowego? Ale zanim do tego przejdę, to zadam Ci pytanie, czy byłaś na jakimś meczu? No już wiem, że byłaś, ale tylko na jednym? Wiem, że byłam. Byłam tylko na jednym, dlatego, że trochę się obawiam. Wiesz, teraz jest taka sytuacja w Europie, jaka jest i jakoś mnie nie ciągnęło na inne mecze, chociaż miałam bilety i gdzieś tam były takie plany, to jednak nie zdecydowałam się na to. Byłam tylko na meczu Polska-Niemcy, oczywiście to był mój taki wymarzony mecz, musiałam na niego pojechać. Jeszcze miałam pracę w Paryżu w tym czasie, więc tak dobrze się wszystko złożyło i muszę Ci przyznać szczerze, że to było dla mnie tak ogromne przeżycie. 80 tysięcy ludzi, ja weszłam na stadion, ja normalnie nie mogłam załapać oddechu. Ale no, dlaczego? I... Dlatego, że tak dużo ludzi, czy dlatego, że 4 lata temu na Euro zasłynęłaś? Nie, dlatego, że było mnóstwo Polaków, wiesz, cała ta energia, to, że to jest, jednak będzie za chwilę grała Polska-Niemcy, wiesz, ciekawość tego, jaki będzie mecz i duża wiara w to, że jednak polska reprezentacja jest taką mocną reprezentacją i może naprawdę dużo się wydarzyć. No myślę, że to wszystko po prostu jakoś tak się skumulowało. A tak z ręką na sercu, chciałaś ponownie zaistnieć na Euro, czyli będąc tam z nadzieją, że ktoś z zagranicznych mediów zrobi Ci zdjęcie i gdzieś pójdzie w świat znowu? Ale to nie byłoby możliwe. Wiesz, znaczy gdzieś tam zdjęcia poszły, ale to już jestem, wiesz, odgrzewanym kotletem przez 4 lat. Wiesz, to Miss Euro już nie zostanę. No gdzieś tam mogą się pojawić moje zdjęcia, że byłam na meczu, natomiast teraz szukają sobie świeżego mięsa, że tak powiem, Boże, jak to zabrzmiało. No, szukają nowej twarzy, którą gdzieś tam pewnie będą promować albo, no nie wiem, będą się nią zachwycać przez ten czas trwania turnieju i ja już nie miałam szans, ja jakby sobie zdaję z tego sprawę. No i to jest jakby normalne, no ja już byłam, wiesz. Zadałem Ci podczas pierwszego wywiadu pytanie, czy masz kontakt z fotografem, który zrobił Ci pierwsze słynne zdjęcie, dzięki któremu zasłynęłaś. I teraz pytanie, czy masz z nim kontakt, czy widziałaś się z nim przez te 4 lata? Nie, wiesz, to nie jest tak jak dawca, wiesz, nerki czy coś, że potem po iluś latach się spotykasz i cudownie, dziękuję Ci za nerkę. Nie, absolutnie. Znaczy gdzieś tam widziałam, był wywiad kiedyś z tym człowiekiem w telewizji. I gdzieś tam widziałam, jak wygląda, teraz już nie pamiętam, jak się nazywa, ale gdzieś tam poznałam jego imię, nazwisko, ale nie mam kontaktu, nie widziałam się z nim, nie poznaliśmy się. Nie było to tego wzruszającego momentu i podziękowań, chociaż ale... bardzo mu dziękuję za to, no oczywiście. No właśnie, bo on zmienił Twoje życie. Tak, on zmienił moje życie, nie mów, że za chwilę wyjdzie. Nie, nie przygotowałem tego. A to było fajne. A szkoda, ja nie pomyślałem. Który z piłkarzy według Ciebie jest najbardziej hot? Oczywiście z polskiej reprezentacji. A z polskiej reprezentacji. My mamy w ogóle bardzo przystojnych piłkarzy teraz. I dziennikarzy tak, też. I dziennikarzy też. W ogóle mi się wydaje, że Polacy są przystojni. Dużo jest przystojnych facetów, naprawdę. Mimo, że czasami kobiety mówią, że nikogo nie ma, nikogo ciekawego, to ja myślę, że naprawdę mamy. Oczywiście ci, którzy o siebie dbają, no, to są naprawdę fajni. No to dobra, ja taką trójkę powiem moją. No taka trójka, wiesz, Robert Krychowiak i Boże, teraz mi uciekło. No bramkarz nasz. No. Mówisz o Szczęsnym? O Szczęsnym oczywiście. Szczęsny tu był gościem. 4 lata w show biznesie. Nie męczy Cię ten show biznes? Chyba nie powinnam się na ten temat wypowiadać. Męczy czasami, oczywiście, że tak. Jeszcze mam taki dosyć specyficzny charakter, że no, jak ktoś mnie zna dobrze, to wie, że to do końca nie jest moja bajka, ale
wiesz co, to chyba jest więcej jednak korzyści niż tych negatywnych rzeczy. No jakoś staram się sobie to po prostu tłumaczyć. Mariusz czasami ze mną spędza kilka godzin i po prostu musi mi zrobić, wiesz, takie pranie mózgu, żebym się nie dołowała, żebym jednak dalej działała, robiła swoje, ale to jest czasami męczące, no nie ukrywam. No i wiesz, ja jeszcze muszę robić bardzo często rzeczy, których nie cierpię, czyli szykować się, wiesz, ubierać się w szpilki, sukienki, a na co dzień ja tego, za tym nie przepadam, nie? I to jest też taka niefajna rzecz dla mnie. To które rzeczy Cię przytłaczają w show biznesie? Dlaczego Mariusz musi spędzać z Tobą parę godzin, żeby Ci prać mózg, czyli żeby Cię, wiesz, nawrócić się na tory? Znaczy, myślę, że chyba najbardziej przytłacza mnie właśnie to, że nie, no jest kilka rzeczy, które mnie przytłaczają właściwie. Chyba nie chcę o nich mówić. No są po prostu, no to trochę nie jest mój świat po prostu. I wiesz, ja gdzieś zostałam wrzucona w świat, którego trochę nie rozumiem. A czyli teraz już może go sprawiłam, że jakoś tam jest dla mnie w jakimś stopniu zrozumiały, ale to gdzieś nie jest do końca moja bajka. No ale staram się w niej odnaleźć, no i tyle. Przede wszystkim poznaję mnóstwo fantastycznych ludzi. I chyba to mi wszystko rekompensuje. Tak, ty jesteś jednym z nich, dokładnie. No. Kochanie, ale co znaczy, że zostałaś wrzucona w miejsce, w którym nie do końca potrafisz się odnaleźć, nie do końca je czujesz? Myślę, że tak by miała każda osoba, która zostałaby wrzucona w wir show biznesu, która wcześniej z nim nie miała do czynienia. Wiesz, ja myślę, że po prostu każdy, kto jest w show biznesie, gdzieś tam zdobywał to małymi kroczkami, gdzieś tam oswajał się z tym show biznesem, wiesz, powolutku, gdzieś tam małymi kroczkami, a ja po prostu zostałam wrzucona na głęboką wodę. Jednego dnia, wiesz, nagle musiałam się w tym wszystkim odnaleźć i myślę, że to jest chyba najcięższa dla mnie sytuacja. No ale dzisiaj już jest dużo lepiej, dużo lepiej. A gdzie widziałabyś się w takim razie, w jakim miejscu, miejscu, które nie będzie Cię przytłaczało? Czyli co byś robiła, gdybyś nie była Natalią Siwiec z tą z okładek? Ja bardzo lubię malować osoby, więc myślę, że byłabym wizerzystką i latałabym po całym świecie, bo ja uwielbiam podróżować, uwielbiam latać po świecie, a w szczególności uwielbiam ciepłe kraje, więc pewnie bym... Spotkaliśmy się w takim jednym i pewnie bym po prostu jakoś spędzała czas w różnych miejscach na świecie. A mnie tak zawsze, chociaż to będzie trochę płytkie pytanie, ale zawsze mnie zastanawiało, jak Ty latasz, a latasz bardzo dużo, to latasz ekonomiczną czy biznesem? Ekonomiczną. Naprawdę? No zdarza się, że biznesową, dlatego że czasami no, po prostu muszę być świeża na drugi dzień. Ale tak to latam ekonomiczną. Szkoda pieniędzy, no proszę Cię. Wolę, wiesz, wydać te pieniądze na coś innego. Słusznie. A ile czasu spędzasz poza granicami kraju w ciągu roku? Nie wiem. Nie wiem, ale to chyba większą część jednak spędzam w Polsce. Bo jak oglądam Twój Instagram, Snapchat, to mam wrażenie, że cały czas jesteś za granicą. To tak wygląda, wiesz? To tak wygląda, ale wiesz, to jest tylko... Wiesz, ile się robi zdjęcie, nie? To jest, nie wiem, powiedzmy, niech będzie z wybieraniem zdjęcia, ale to jest minuta. To widzisz minutę mojego życia, nie? Powiedzmy. A to wiesz, ile się dzieje, 24 godziny ma doba, nie? I czego nie ma na tych kanałach społecznościowych? Gdzie jest ta granica? Czego nie ma? Ale pytanie dobre. No wiesz, tam mnóstwo rzeczy nie ma. Ciężko mi odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, ale nie potrafię jeszcze na tyle pokazać siebie na portalach społecznościowych, wiesz, żeby jakby pokazać całego dnia mojego, nie? Jak teraz to jest modne. Po prostu właściwie chyba zapominam o tym. To nie jest tak, że ja tego nie chcę pokazywać, czy to w jakiś sposób dawkuję. Tylko po prostu to jest tak, że ja gdzieś do tego nie mam serca. Mi trochę szkoda mi jest dnia przeżywania rzeczy, różnych jakichś sytuacji, na to, żeby jednak cały czas siedzieć z tym telefonem i to nagrywać i pokazywać. A musisz walczyć z takim stereotypem, bo ja sądzę, że wiele osób zadało Ci to pytanie, z takim stereotypem pięknej kobiety, która jeszcze pokazuje właśnie na swoich kanałach piękne życie, pięknej, głupiej kobiety. Czy musisz z tym walczyć? Czy spotykasz się z tym? Oczywiście, bardzo często się spotykam. Ja myślę, że wiesz co, trzeba się do tego przyzwyczaić i
jakby z tym nie walczyć. Oczywiście no, mogę przez cały czas starać się udowadniać, że jest inaczej, ale dla mnie najważniejsze jest zdanie osób, które mnie znają i one wiedzą najlepiej, jak jest naprawdę. Zresztą często też dostaję maile od ludzi i to też jest takie, no nie powiem, no na pewno mnie gdzieś tam podnosi na duchu. Osoby, które na przykład miały od mnie zupełnie inne zdanie przed poznaniem mnie, a po poznaniu. I to wiesz co, najczęściej to jest tak, że te osoby mówią, że jestem zupełnie inną osobą niż sobie wyobrażały. Więc ja sobie dopiero, wiesz, gdzieś tam zadaję pytanie, mówię, Boże, to w takim razie, co te osoby sobie muszą o mnie myśleć? To musi być naprawdę straszne. Wiesz, a muszę Ci przyznać, że ja się też na tym łapię. Że ja czasami, wiesz, widzę, znam osobę z telewizji, gdzieś z artykułów i później ją poznaję i się okazuje zupełnie inną osobą. To jak sądzisz, co ludzie, może powiedzmy Ci nieprzychylni, albo Ci, co mają błędne myśli, błędne zdanie na Twój temat, co myślą o Tobie? Jeju, wiesz co, Ty tutaj mnie po prostu rozbierzesz, tak? A wiesz, że Ciebie lubię i mi się dobrze z Tobą rozmawia. Czyli jakbyśmy siedzieli tutaj sobie na kawce i normalnie rozmawiali. Co oni sobie myślą o mnie, tak? Mhm. Natalia Śliwec, raczej... to? Oni, jak tak, tak, myślę, że to tak. Pusta, głupia lalka, która myśli tylko o ciuchach. Znaczy tak wiem z tego, co mi mówią czasami osoby, nie? Jak zmieniają o mnie zdanie. Która, tak, myśli tylko o pierdołach. No takie rzeczy. Tak mi miło. Wiesz co, najfajniejsze w tym wszystkim, wiesz co jest? Że no ja wiem, jak jest i mi jakby to nie rusza po prostu. I mi nawet łatwo teraz jest to powiedzieć, co na przykład ludzie sobie o mnie myślą. Wiesz, gdzieś tam, no nie wiem, nawet czasami bliskie mi osoby, które wiesz, mają o mnie bardzo dobre zdanie, mówią, że można by było tak pomyśleć o czymś, nie? Że to jest tak wykreowane, że tak jakoś to wygląda. No ale cóż. A ruch medialny, którego żałujesz przez te ostatnie 4 lata? Nie, wszystkie rzeczy, które ja robię, to są kontrolowane. Ja sobie zdaję z nich sprawę i... no wiesz, ja jakby potrafię ponosić konsekwencje swoich czynów. Wiesz, jeżeli ja coś zrobię i to później odbije się w mediach echem, to ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest przyczyną jestem ja i jestem z tym okej, okay, bo ja wiem, że zrobiłam to na przykład po coś, albo no po prostu to jest bardzo moje. Gorzej jest, kiedy jest, no wychodzi coś dziwnego, medialnego, co wiesz, jakby... jest nieprawdziwe, nie? To wtedy naprawdę się denerwuję, albo wiesz, ktoś przekręci moje słowa, albo specjalnie, wiesz, wyjmie z kontekstu. No takie rzeczy trochę mnie denerwują, ale staram się po prostu nie wchodzić na artykuły o mnie. W ogóle jestem taka, wiesz, tak sobie zbudowałam taką fajną tarczę. Mariusz jest moją tarczą, on się wszystkim zajmuje. Ja w ogóle, raczej chodzi mi oczywiście o show biznesowe rzeczy i ja w ogóle, wiesz, nawet on mi nawet nie może pokazać żadnego artykułu. Oczywiście, bo wtedy jest taka awantura. Czasami no, on od rana czyta, żeby wiedzieć ewentualnie, jak mam się bronić, co się wydarzyło. Tak, ale to jest bardzo fajne i bardzo komfortowe dla mnie. I jak to wygląda? Jest coś złego, idziecie na imprezę, więc jest szansa, że dziennikarze Cię o to zapytają. Tak. I on tak... On mnie musi... A, oczywiście, jeszcze musi to zrobić bardzo delikatnie. Musi tak... No jakoś mnie podejść, nie? Żeby też nie powiedział na przykład mysza, zobacz, tak jest i tak, nie, bo ja wtedy mogę się zdenerwować. Ja jestem takim bardzo specyficznym osobnikiem, że tak powiem. I wiesz, on musi po prostu podejść do mnie tak na spokojnie, na, wiesz, jak na taki przyjaciel i po prostu mysza, zobacz, nie, tutaj, wiesz co, bo coś napisali, a ja tak, co? No wiesz, ja Ci muszę to powiedzieć, musi, wiesz, normalnie zaanonsować to, co chcę powiedzieć. No muszę Ci to powiedzieć, bo wiesz, dzisiaj wychodzisz, nie, na przykład, a będą pewnie o to pytać, nie, więc no muszę Ci powiedzieć. Ja mówię, no dobrze, to mów. I wtedy mi mówi, nie, i wtedy się dowiaduje jakieś rzeczy, no. Mariusz jest Twoim menadżerem? Tak. Od jakiegoś czasu jest moim menadżerem. Miałam jakieś tam przykre doświadczenia z menadżerkami i stwierdziliśmy, że jednak najlepiej pracuje nam się razem. Ale a propos, wracając do Mariusza. Mariusz jest Twoim menadżerem, ale rozumiem, że też prowadzi własną działalność. Tak, jeszcze ma swoje sprawy, ale powiem Ci szczerze, że zdecydowanie większą część czasu musi poświęcać mi. Ale wiesz, to jest fajne, dlatego że
Znaczy w ogóle jestem taką osobą, która jak jest w związku, to musi mieć po prostu tą osobę praktycznie 24 na dobę. My też zresztą tak żyliśmy wcześniej. I jak tylko, wiesz, Mariusz zaczął się zajmować bardziej swoimi sprawami i trochę mnie zaniedbywać, no to nie wychodziło nam to na dobre. No to miejmy te dwa najbardziej obcykane pytania za sobą, które cię najbardziej drażnią. Jedno to jest, kiedy ten prawdziwy ślub? A, dobra. A drugie... Kiedy dziecko? A kiedy dziecko? Zaanonsowałem. Tak, wiesz, delikatnie to zrobiłeś. No dobra, to teraz się otworzę, jak to powiedziałeś tak delikatnie. Ślub miał być w tym roku, niestety ze względu na chorobę mojej mamy jakoś tak, wiesz, skupiliśmy się po prostu na czymś innym i na razie po prostu nie mam do tego głowy, ale może w przyszłym roku. Natomiast dziecko, no myślę, że Jezu, nie będę, bo wiesz, już tyle razy o tym mówiłam. Generalnie są takie plany, wiesz, teraz robimy jeszcze sobie takie porządne wakacje i po wakacjach zaczynamy starania. Bo teraz jak sobie zrobiłam taką analizę, wiesz, wszystkiego, co się u mnie wydarzyło i co przeżyłam, jakie fajne chwile, znaczy co w ogóle życie mi przyniosło, to stwierdziłam, że praktycznie no, przeżyłam już to wszystko, o czym marzyłam, już się wydarzyło. Mówię, kurczę, już mi więcej jakby nic do szczęścia nie potrzeba. Oczywiście wszystko to, co się wydarzy w przyszłości, to już jest jakby nadprogramowo, więc wtedy już będę totalnie bardziej szczęśliwa niż najszczęśliwsza. Ale później tak mówię, nie mam dziecka, nie? To jeszcze nie to. To chyba ten czas, wiesz? No kurczę, no w końcu nie jesteśmy już tacy młodzi, nie? Czyli po wakacjach starania? Tak. Nie pytaj się o szczegóły, proszę nie, cię. Nie będę. Cudownie. Powiedziałeś, że żałujesz tego, że przyznałaś się publicznie do tego, że zrobiłaś piersi i usta. I teraz tak. Byś tego już nie zrobiła, nie tak. Powiedziała. Tak, bo nikt tego nie robi, a wszyscy mają, a nikt nie mówi o tym. A dlaczego żałujesz? Co ci to dało? Co to przyniosło złego? No dlatego, że wiesz, jakby już jestem napiętnowana, nie? Przez to, że jednak się przyznałam, a ci, którzy się nie przyznają, to wiesz, zawsze gdzieś tam pozostaje w sferze takiej niewiadomej, nie? No chyba, że się na kogoś uwezmą. Ale też nie mam z tym jakiegoś ogromnego problemu. Powiedziałaś, zmieniłaś się przez ten show biznes, dojrzałaś bardzo. W sensie... Co się w tobie zmieniło? Stałam się, myślę, kobietą, a nie jestem już dzieciakiem. Raczej gdzieś tam jeszcze została na pewno we mnie cząstka takiego malucha, bo tego nigdy nie dam sobie zabrać i jakby pielęgnuję to bardzo. Natomiast wiesz, jakby prowadzenie działalności, mnóstwo obowiązków. Po prostu zaczęłam mieć mnóstwo obowiązków i to nie takie obowiązki, że jak wcześniej, nie wiem, miałam sesję na przykład 2-3 razy w tygodniu, a reszta to był mój czas wolny, to teraz po prostu tego czasu wolnego prawie w ogóle nie mam. I jeszcze dodatkowo muszę się zajmować, wiesz, jakimiś... i zajmować się domem, i zajmować się jakimiś innymi rzeczami. Do tego chcę żyć jeszcze, spotykać się z przyjaciółmi, jeszcze utrzymywać jakieś relacje. I po prostu moje życie teraz, no, to wygląda jakbym była na karuzeli, która się jeszcze nie zatrzymuje w ogóle. I przez to musiałam, wiesz, gdzieś tam stać się taką dojrzalszą osobą. To wiesz, już nie jest high life, tylko jakby dopiero po 30 weszłam w takie prawdziwe życie, jak mają rodzice, tak dopiero tak mi się wydaje. A jakie sytuacje w życiu smucą cię najbardziej? Krzywda innych. I w sumie innych... tudzież rodziny chyba. Znaczy nie, wszystkie po prostu, jak komuś się dzieje krzywda, to mnie to smuci najbardziej. I to tak. Także odciska to po prostu jakiś taki ogromny smutek, na przykład na cały dzień, jak się dowiem coś smutnego, albo nie wiem, chore dzieci, wiesz, no po prostu takie rzeczy, jakieś, jak się tym pieskom dzieje coś, wolę po prostu nie czytać, jak wiem, że mam na przykład, bo ja w ogóle mam strasznie dużo empatii i to jest tak, że na mnie jakby normalnie
przechodzą te uczucia. Mhm. Albo nie wiem, jak ktoś jest też taki super szczęśliwy, to ja też potrafię, zresztą byliśmy teraz na urodzinach mojej przyjaciółki ortodontki i po prostu, wiesz, oświadczył jej się partner i ja widziałam, wiesz, te emocje jej i mi tak łzy ciekły po prostu po polikach, bo ja z tego szczęścia i wiesz, to tak na mnie po prostu przeszło, że ja musiałam iść do pokoju, ochłonę z tego, bo ja mówię, Mariusz, ja nie mogę, po prostu wiesz, jakby przechodzą na mnie wszystkie smutne rzeczy, nie wiem, smutne albo szczęśliwe, tylko że one są dla mnie tak mocne, że ja muszę po prostu jakoś później odreagować, nie wiem, posiedzieć trochę, no i tak właśnie mam ze wszystkimi smutnymi rzeczami też. Zobaczymy, jakie pytania zadali ci fani. Fajne pytanie mi zadałeś. Tak? Takie inne, no. Cieszę się. Chciałem zapytać panią Natalię, skąd jej tak duży dystans do siebie? Czy jest na to jakiś przepis? Po prostu przez lata uczyłam się tego, bo to nie jest tak, że zawsze miałam do siebie taki ogromny dystans. Po prostu wmawiałam sobie różne rzeczy, bo to tak naprawdę wszystko w naszym życiu, to wszystko się dzieje w naszej głowie. To, jak siebie postrzegamy, to, co robimy, wszystko to jest nasza głowa. I po prostu trzeba rozpocząć pracę nad sobą, trzeba po prostu... Nawet ciężko dać jakiś przepis na to. Po prostu trzeba się przejmować mniej. I myślę, że jest takie jedno moje ulubione powiedzenie. Jak coś się stanie. No. Ja sobie zawsze mówię, no i co z tego? Czy moja mama, moim rodzicom coś się stało? No nie. Czy ja jestem chora? No nie. No to co z tego? Jeżeli jesteśmy wszyscy zdrowi, no to nic się wielkiego nie stało. Dobra. I to mi bardzo pomaga. Tanci pyta, jaką książkę ostatnio przeczytałaś? Ostatnio przeczytałam książkę Głowackiego, Good Night Jersey. I to jest ta, która jest twoją ulubioną, tak, z ostatniego okresu? Ta jest ulubiona i jeszcze, a nie, bo też tak w sumie dwie czytałam naraz i jeszcze Kosińskiego, Malowany ptak. To takie, też jest jedno z moich ulubionych. Ostatni zrobiony tatuaż to? Czekaj, ten. A nie, tutaj mam taki... A co tam jest? Symbol słońca. To jest taka... No takie okno. A pokaż? No jak ja to ci teraz pokażę? Czekaj. Nie pokażę. Będziemy nie mieli pokażę. Na miniaturkę na YouTube. Nie, to się strasznie u mnie klika, wiesz? Nie. Ja tak delikatnie chciałem zobaczyć, bo nie widziałem, no. Czekaj, jak ja tutaj się do tego dostanę. O tak. A, kołos, tak. Tak, i to jest symbol słońca. To jest symbol słońca, dokładnie. Jeszcze na splocie słonecznym, więc mnie ma to chronić i w ogóle. Wszystkie moje tatuaże to jest, wiesz, jakieś ochronne, coś tam. Esme Art. Czego pani Natalia potrzebuje, aby czuć się szczęśliwą? Do tego, aby czuć się szczęśliwą? Potrzebuję oczywiście swojego męża. O Jezu, ja dużo rzeczy potrzebuję do tego, żeby było tak wszystko. Żebym była szczęśliwa. Na pewno poczucia tego, że mojej rodzinie nie dzieje się nic złego i że są wszyscy zdrowi. Mam Mariusza i słońca. Mhm. To już jest. Fajne trzy punkty. Podobają mi się i te jeszcze na końcu i słońca. Jak wizyta po 3 latach kawalerce? Chyba lepiej. Jeszcze słuchaj, lepiej co, no, nie? Lepiej. Ja jestem wyluzowana też. Ja też, a ja bardziej konkretnie, nie taka pizda chyba. Jak i fajne, wtedy. Fajne pytania. Podobają mi się. No. To cieszę się. Kurczę, bym została z tobą jeszcze porozmawiała, naprawdę, ale... mam dla ciebie prezent. Raczej taki prezent, musimy coś uczcić, nie? Bo no, kończysz tyle samo lat, co ja, nie? Musimy sobie... Zaraz, poczekaj, zaraz wracam. Dobra, mam zamknąć oczy? Tak. Czekaj, czekaj. Słuchaj, ja nie mam tutaj przeciwpożarowych systemów. Ej, skąd możesz wiedzieć? Słyszę zapalniczkę. Ta-da! Już! Sto lat! Niech żyje nam! Śpiewamy wszyscy Łukaszowi! Sto lat! Jak ja kocham bezę, Boże! O. Dzisiaj zgrzeszę dla ciebie. No, mówię, mam bezę. Tak. Maczyną. Kolpik. A Mariusz kupił. Naprawdę? Naprawdę. Jak ja kocham bezę. Chyba musimy Mariusz, tak jest. Mariusz, opuść na tę bezę. Ja sobie uwielbiamy tę bezę. Poziomkowa, o koniec. Tak lubimy bezę. Tak lubimy bezę. Nie, poczekaj! Nie. Ja muszę marzenie. A przepraszam, no właśnie. Zawsze dla mnie bardzo ważny moment. Tak, przepraszam, bo ja już chciałam kroić. Spełni się!
33 urodziny, 3 świeczuszki, dziękuję! No 3, no nie będę... Wzroki, wszystkiego mu co najlepsze, żebyś po prostu tak, no, żeby nas było widać, żebyś się nigdy nie zmieniał i żebyś potrafił się cieszyć jak najpiękniej życiem. Dziękuję i cieszę się najpiękniej jak się da, dlatego... Oj, dlatego robię ten program, dlatego mi jest cudownie, dlatego za 2 dni lecę na wakacje, no i właśnie. Mam teraz urodziny, jest cudownie. To co, my kończymy i jemy Maciej, Natalia, jemy tart, prawda? To my Wam bardzo dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. No i co? Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.